Prawie każdy ma w domu pralkę, ale niewiele osób wie, jak naprawdę dobrze z niej korzystać. Dziś materiał o praniu odzieży technicznej. Cześć, tu Tomek Kurdziel z kanału NTN Snow and More. Dziś powiemy o tym, jak na dobrze i skutecznie prać odzież techniczną. W końcu od stóp do głów ubrani jesteśmy w różne syntetyczne włókna, które w cudowny sposób odprowadzają pot od naszego ciała, wydalając go, wypychając go parę wodną powstałą z potu na zewnątrz ubrania. Jest nam sucho, a jak jest nam sucho, to jest nam zwykle ciepło. Wszystko to ma znaczenie, no ale od czasu do czasu musimy tę naszą odzież techniczną, a nawet powiedziałbym, że lepiej trochę częściej niż rzadziej uprać. Przede wszystkim jeżeli chodzi o zewnętrzną odzież techniczną, nie należy doprowadzać do bardzo silnego zabrudzenia. Dlatego, że jeżeli będziemy mieli naprawdę takie wyraźne ślady zabrudzenia, czy to na kołnierzu, na przykład od szyi, ale nie mówię tutaj o tym, że ktoś na przykład chodzi z brudną szyją, tylko chodzi o to, że na przykład smarujemy się kremami przeciwsłonecznymi na, na stoku, no i potem to wszystko się odznacza na, na kurce, która jeżeli jest jasna, no to po prostu nieładnie to wygląda. Więc starajmy się nie doprowadzać do wielkiego zabrudzenia, a po drugie. Dotyczy to zarówno odzieży zewnętrznej, jak i y, bielizny technicznej, bardzo, ale to bardzo dokładnie, czytajmy metki. Otóż na tych metkach napisane jest w zasadzie wszystko, co potrzebujemy wiedzieć. Natomiast jest kilka generalnych zasad, których powinniśmy y, unikać. Przede wszystkim nie wolno pod żadnym pozorem, ani odzieży zewnętrznej, ani bielizny technicznej, prać w proszkach, tylko w płynach. Proszki zawsze zawierają drobinki kwarcu, czyli po prostu piasku. Jeżeli teraz będziemy nasze włókna, e, na przykład drogiej i dobrej bielizny technicznej, poddawać e, obróbce przez ziarenka piasku, no to te włókna staną się po prostu bardziej sfilcowane i nie będą tak dobrze odprowadzać potu, jak włókna gładkie. To jest pierwsza sprawa, tak więc absolutnie nie używamy żadnych proszków do prania, używamy płynów, które są Moim zdaniem najlepiej jest używać płynów, które są specjalnie przeznaczone do prania odzieży technicznej zewnętrznej, odzieży technicznej wewnętrznej i do prania puchu, jeżeli ktoś ma, na przykład, uży użytkuje kurtkę z puchu. Takie trzy środki powinniśmy mieć w domu, żeby naprawdę wszystko wyglądało dobrze. Druga sprawa, pod żadnym, ale to pod żadnym pozorem nie używamy zmiękczaczy i tych wszystkich. Środków zapachowych, które powodują, że na przykład bielizna pościelowa jest bardzo miękka i bardzo ładnie pachnie. To wszystko to są środki chemiczne, które powodują, że nasze włókna znowu mogą, odzieży technicznej mogą zostać zniszczone. Tak więc bardzo proszę zwrócić na to uwagę, żeby broń Boże nie stosować takich, takich środków. Jeżeli chodzi o pranie bielizny technicznej, to to już to, o czym przed chwilą mówiłem, ważne jest, żeby włókna pozostały gładkie, bo to właśnie gładkość włókien powoduje, że pod zostaje odprowadzony od ciała. A więc pierzemy je w cyklu bardzo delikatnym, najlepiej na wełnę albo najlepiej tak, jak jest napisane na metce, a następnie rozwieszamy, suszymy. Jeżeli chodzi o odzież zewnętrzną, sprawa jest troszeczkę bardziej skomplikowana. A mianowicie, żeby uprać dobrze kurtkę, musimy tę kurtkę uprać z zamkniętymi suwakami. Chodzi o to, żeby. Suwaki nie kaleczyły innych części materiału, nie powodowały jakichś zaciągnięć, nitek i itd., itd. Po drugie, po upraniu, ja na przykład wolę takie środki, że mam dwa osobne środki, musimy taką kurtkę na nowo zaimpregnować, jeżeli producent oczywiście dopuszcza taką, dopuszcza taką możliwość, bo na niektórych produktach jest napisane, żeby nie impregnować. Kiedyś impregnowało się mokre produkty i pod żadnym pozorem nie używało się tamblerów e, do suszenia. Dziś niektórzy producenci, ponieważ środki też się zmieniły przez ostatnich kilka lat, zalecają stosowanie tamblerów, ale uwaga, w cyklu dosyć chłodnym i bardzo delikatnym. Czyli po wyjęciu naszej kurtki z pralki rozwieszamy ją i kiedy jest jeszcze mokra, e, traktujemy sprejem najlepiej takim z pompką, żeby, żeby freonu do atmosfery nie, nie wysyłać zbyt wiele, e, impregnujemy odzież, a następnie wrzucamy do tamblera, o ile dopuszcza to producent. Czyli znowu czytamy bardzo, bardzo dokładnie to, co jest napisane na, na naszej metce. Jeżeli producent nie dopuszcza e, tamblera, który jest ogrzewany, no to po prostu wieszamy i czekamy, aż to wszystko razem wyschnie i kurtka będzie e, znowu zaimpregnowana. Teraz ostatnia uwaga, a mianowicie skarpetki. W naszych butach narciarskich bardzo często tworzą się kolonie bakterii. Zwykle dzieje się to tak z takiego powodu, że ludzie zbyt rzadko wyciągają wkłady z butów, i pomiędzy skorupą a wkładami zaczyna się tworzyć pewna warstwa bakteryjna, która z czasem infekuje cały wkład, no i te wkłady dość nieprzyjemnie pachną. Jeżeli teraz Wsadzimy takie, do takich butów, które nieprzyjemnie pachną, skarpetki, a następnie te skarpetki wraz z całą inną masą odzieży włożymy do pralki. No to niestety, ale bakterie z tychże skarpetek potrafią zainfekować resztę naszej bielizny. To znaczy, jeżeli do tej pory nieprzyjemnie pachniały jedynie skarpetki, to okazuje się, że po takiej operacji, dlatego że pierzemy na 30 albo najwyżej 40 stopni, może nieprzyjemnie pachnieć cała bielizna. Zwróćcie też na to uwagę. Jeżeli macie zainfekowane buty, jeżeli wasze buty nieprzyjemnie pachną, mówiliśmy o tym w zeszłym roku, jak pozbyć się nieprzyjemnego zapachu z butów, no ale czasami się nie da, bo proces postąpił już zbyt daleko, to Pierzcie swoje skarpetki ręcznie i osobno, a nie z resztą bielizny, bo możecie po prostu w nieprzyjemny sposób zainfekować sobie koloniami bakterii, czasami drogą, a czasami bardzo ładną bieliznę techniczną. Dziękuję bardzo, jeżeli Wam się podobał materiał, zasubskrybujcie nasz kanał i oczywiście naciśnijcie dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o następnych naszych produkcjach.